Hej, witajcie. Wtorkowo, nie, poniedziałkowo, przepraszam, jutro będzie wtorkowo, korkowo, nieregularnie. Fatalnie się to wszystko układa przez ten remont, no ale co zrobić? Czasu brak, natomiast przez następne 4 dni jestem w podróży, więc będzie czas, żeby nagrywać. Mam nadzieję również, że i uploadować. Co się dzieje ostatnimi czasy? Kurczę, dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje i tak naprawdę przemyśleniom końca nie ma. Natomiast pogadajmy chwilę, jak już ten remont tak bardzo mnie absorbuje i zabiera mi tyle czasu i myśli i tak dalej, to muszę powiedzieć, że ten remont jest dla mnie takim mega ważnym wydarzeniem w moim i mojej rodziny życiu, ze względu na to, że my nigdy do tej pory, a tak podkreślę, tylko 38 lat na karku, nigdy nie mieliśmy takiego swojego miejsca na dłużej, które by było nasze na tyle, żebyśmy właśnie chcieli zainwestować w coś takiego jak remont. Bo przez wiele, wiele lat wynajmowaliśmy mieszkania, co swoją drogą uważam, że też jest bardzo gdzieś tam ważnym elementem, bo wiele osób jednak ładuje się w te kredyty stosunkowo szybko. Myśmy, będąc poza domem praktycznie w wieku 25-26 lat, przez te, ile teraz, 38, no to jest 12 lat wynajmujemy, prawda? Teraz w zasadzie no, mieszkamy od jakiegoś czasu już nie wynajmując, powiedzmy jakieś półtora roku może trochę mniej, prawda? Więc jest to jak gdyby ogromna ilość czasu, w którym nigdy nie mogliśmy sobie pozwolić na takie elementy, które tworzą takie domowe ognisko, ale z punktu widzenia miejsca, w którym się przebywa. To znaczy, dom jest zawsze tam, gdzie rodzina, ja wychodzę z takiego założenia. Natomiast dom jako fizyczny obiekt, nie stoi w miejscu, dlatego ręce nie na kierownicy. Dlatego ten dom jako ten fizyczny obiekt, no możemy go stworzyć dopiero wtedy, kiedy mamy miejsce, które rzeczywiście możemy naginać do naszych upodobań, oczekiwań, do naszej rzeczywistości, w którym możemy zrobić rzeczy, w których nie zrobimy nigdzie indziej, bo na przykład ja jestem od dawna fanem wielkim i interesuję się strasznie akwarystyką i przez wiele lat nie mam teraz ani jednego akwarium, ponieważ nie miałem miejsca, w którym mógłbym mieć to akwarium, a dopiero teraz gdzieś w ramach remontu planuję założyć akwarium 500 litrów i ono też się znajdzie tu na tym kanale ze względu z dwóch powodów. Jeden, będę na pewno nagrywał materiały tworząc to akwarium, a po drugie będę też pewnie na jego tle wrzucał jakieś materiały, bo będzie ono, mam nadzieję, fajnie wyglądało jako tło do moich filmów, vlogów i tak dalej. Natomiast te wszystkie rzeczy powodują, że po raz pierwszy mam takie poczucie dumy, że tworzę takiego coś stałego, o czym wiele razy mówię, że to jest ta kotwica, o której się nie chce ruszyć, która powoduje, że gdzieś będziemy w jednym miejscu przez dłuższy okres czasu. Ale przychodzi taki moment w życiu każdego z nas. No, ja tutaj oczywiście nie chcę mówić dlaczego, co i po co, ale jest wiele elementów, które mogą nagle wpłynąć na to, że wiemy, że w pewnym miejscu najprawdopodobniej spędzimy trochę więcej czasu i możemy sobie na to pozwolić. Więc jestem teraz w szale wszystkich rzeczy związanych z remontem, wszystkim tym, co chciałbym, żeby było, co chciałbym, żeby wyglądało, co chciałbym mieć, czego mieć nie mogę, na co mogę sobie pozwolić, na co możemy sobie razem pozwolić, co chciałaby moja żona i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie rzeczy składają się w tę wspaniałą całość, taki jeden z elementów życia, który życzę każdemu, żeby mógł przeżyć, bo budowanie tej siedziby, takiego gniazda, prawda, jest mega fajną rzeczą, bo to pokazuje, ja to odbieram jako dojrzałość, jako gotowość do pewnych zobowiązań, przyjęcie na siebie pewnego rodzaju ciężaru związanego z tym, że tu, a nigdzie indziej i też kosztów uwzględniania tego we wszystkich swoich planach na przyszłość. Dlatego też ten remont przewraca w głowie i powoduje duże, ogromne ilości myślenia, satysfakcji, nerwów, strachu, wątpliwości. Tyle. Dajcie znać, jak tam u was. Dziękuję, że was troszkę przybyło. Są nowe osoby. Jutro oczywiście wjeżdża temat związany z karierą i potem mam nadzieję, że codziennie w tym tygodniu uda się już coś wrzucić. Póki co tyle ode mnie. Jak tam wasz tydzień? Zaczął się? Do zobaczenia. Hej!